Tak, moi drodzy, to nasza trzecia katecheza formacyjna w ramach przygotowania do pierwszej Komunii Świętej, w ramach też przeżywania rocznicy pierwszej Komunii Świętej. Przypomnę, mówimy o Eucharystii i takie trzy wymiary Eucharystii. Dwa już omówiliśmy, dotknęliśmy tego tematu. Chrystus ucztą w Eucharystii, Chrystus ofiarą w Eucharystii i Chrystus dzisiaj obecnością w Eucharystii. Przypomnę, że te trzy wymiary są zawarte w encyklice o Eucharystii Ecclesia de Eucharistia Jana Pawła II. Zatem Chrystus obecny w Eucharystii. Zacznę od takiej historii, która wydarzyła się w parafii Kożuszki. To jest parafia niedaleko Międzyrzeca Podlaskiego. W czasie II wojny światowej tak się złożyło, że Niemcy aresztowali, wywieźli wielu mężczyzn, wielu ojców na roboty do Niemiec. Jeden z proboszczów opowiadał sytuację, która miała miejsce w tym czasie w kościele po skończonej mszy świętej, gdy jeszcze ludzie zostali po to, by uwielbić Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Nic tego nizowego dziecko wyrwało się do tabernakulum, podeszło do tego tabernakulum, zapukało i swoimi słowami po dziecięcemu powiedziało tak: Jezu, jeśli Ty jesteś, jeśli tam jesteś, spraw, by mój tato wrócił do domu. Wyobraźcie sobie, że tylko ten ojciec wrócił z robót z Niemiec. Jeśli Jezu, tu jesteś. André Frossard, myślę, że dla niektórych znany, wielki przyjaciel Jana Pawła II, dziennikarz, członek francuskiej akademii, Żyd, syn założyciela francuskiej partii komunistycznej. W 1935 roku był na spacerze ze swoim kolegą katolikiem gdzieś w Paryżu. Kolega poprosił go, by na chwilę poczekał, bo on chce wejść na chwilę do kościoła. I kiedy wszedł, przez jakiś czas nie wychodził, André postanowił wejść do tego kościoła. Okazało się, że w tym czasie trwała tam adoracja Najświętszego Sakramentu. I on, ateista, zadeklarowany, wychowany bez religii katolickiej, mówi, że wtedy, kiedy wszedł, spojrzał w słońce. Do końca nie wiedział, że chodzi o monstrancję. Przed chwilą widzieliśmy monstrancję w kształcie słońca, mówi, z której była tak wielka jasność, że w jednym oka mgnieniu został tą jasnością zalana. Jednocześnie, jak mówi w swoim świadectwie w książce Bóg istnieje, spotkałem go, wydanej 30 lat później. Mówi, że w jednym momencie to światło Chrystusa obecnego w Eucharystii spowodowało, że zobaczył świat w zupełnie innej barwie, w innym świetle. W świetle, tak jak mówiliśmy w kazaniu, które jest zupełnie inne od tego światła, jaki daje świat. Zobaczył cały świat w pełni. Jeszcze może jeden przykład. Młoda dziewczyna, Gamma Di Giorgi, urodzona w 1938 roku, 1938 roku, urodziła się z brakiem źrenic. Zatem nie mogła widzieć. Rodzina bardzo pobożna. Robiła wszystko, co tylko w mocy, by dziecku umożliwić jakiś powrót do zdrowia. Babce śni się ojciec Pio, który kreśli nad wnuczką znak krzyża. Dla niej to był sygnał, żeby jechać do San Giovanni Rotondo, do tego stygmatyka włoskiego, by to z jego rąk dziecko mogło przyjąć pierwszą komunię świętą, w czasie się wyspowiadać i by właśnie tam szukać ratunku. Wyruszają zatem w podróż do pierwszej komunii świętej. W pociągu okazuje się, że dziewczynka mówi do babci: ja widzę. Babcia nie wierzy, już jest to niemożliwe.
I dopiero po spowiedzi, po Komunii Świętej, kiedy rozmawiają z ojcem Pio, on zwraca się do babki mówiąc: czy ty myślisz, że ja nie wiem, że twoja wnuczka widzi? Już dawno widziała. Jezu, jeśli Ty jesteś, obecność Boga. W Starym Testamencie Bóg objawia swoje imię Mojżeszowi pod górą Choreb i te imię brzmi: Jestem. Jestem, który jestem. Dla Żydów było to bardzo znamienne słowo, że Bóg jest tym, który zawsze był. Bóg jest tym, który jest naprawdę. Wbrew tym wszystkim bożkom, które gdzieś doświadczali ich w Egipcie, u innych narodów pogańskich, Bóg naprawdę jest. Wszystko inne nie jest Bogiem. I imię Boga to jest Jestem. Jego obecność. To ciekawe, że kiedy się czasami zastanawiamy, co będziemy robić w niebie, to odpowiedź jest bardzo prosta. W niebie po prostu będziemy. Ktoś powie, będzie nudno. Dla nas przyzwyczajonych do czasu, że coś jest przedtem, coś jest później, coś jest w międzyczasie, zapominamy, że doświadczymy zupełnie innego wymiaru, gdzie nie ma przeszłości, nie ma przyszłości, jest ciągła teraźniejszość. Zrozumieć niebo mogą tylko ci, którzy są zakochani. Bo jak chłopak zakocha się w dziewczynie, może u niej siedzieć 5-7 godzin, a ma wrażenie, jakby przyszedł przed chwilą. Obecność, bycie. Jezus wielokrotnie w Ewangelii mówi, nawiązując do Starego Testamentu: ja jestem. Burza na jeziorze, odwagi, ja jestem. Przychodzi do tych, którzy są zamknięci w wieczerniku: jestem. Nawet ten moment opisany świętego Jana, kiedy przychodzą pojmać Jezusa w Ogrójcu: kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Ja jestem. Jezus utożsamia się dokładnie z imieniem Bożym. Ja jestem. Obecność. Gdzieś przeczytałem na portalu społecznościowym ciekawą poradę nauczyciela do rodzica. Matka wychowująca dziecko zapytała, na jakie zajęcie dodatkowo zapisać swoje dziecko, by to najbardziej służyło temu dziecku w przyszłości. A nauczycielka miała powiedzieć tak: codziennie 2 godziny gotowania z mamą i 2 godziny majsterkowania z ojcem. Obowiązkowo zapisać i tego się pilnować. Niczego więcej. Obecność. Zdajemy sobie sprawę z tego, że o wiele łatwiej zamiast obecności dać telefon, dać komputer, dać jakiś inny gadżet do ręki, o wiele trudniej jest być. Dlatego Bóg jest z nami. Jezus w Eucharystii siebie pozostawił. I ciekawa rzecz, że kiedy zaczyna mówić o Eucharystii, to ci, którzy słuchają, że On stanie się chlebem, że swoje ciało da jako chleb, że swoją krew da jako napój, to ci, którzy za Jezusem chodzili, mówią: trudna jest ta mowa. Któż jej może słyszeć? Któż ją może słuchać? I co robią? Odchodzą. Zgorszeni Eucharystią, chociaż widzieli mnóstwo cudów, doświadczyli Jezusowej mocy, chociaż słyszeli słowa, które ich porywały, to jednak kiedy słyszą prawdę Eucharystii, że Jezus chce być obecny pod postacią chleba i wina, że wydaje swoje ciało i krew, mówią: trudna ta mowa, któż ich może słuchać? Odchodzą. Ciekawa rzecz, że odchodzenie od Kościoła, odchodzenie od wiary bardzo często zaczyna się od odchodzenia od Eucharystii. Nie tylko niechodzenia na mszę świętą, ale od odchodzenia od Komunii Świętej, od przyjmowania Jezusa do swego serca. Zobaczcie, że niedługo będziecie przeżywać już za tydzień uroczystość pierwszej Komunii Świętej, za 2 tygodnie rocznicę pierwszej Komunii Świętej. I można zadać sobie pytanie: jak często wraz z dzieckiem byłem w tym czasie u Komunii Świętej? Jak często wraz z dzieckiem byłem u Spowiedzi Świętej? Jak często zadbałem o to, żeby Jezus był obecny w moim życiu?
że to nie jest tylko zaproszenie doroczne, że to nie jest tylko gość okazyjny, ale jest tu ktoś, kto jest obecny ciągle. Tak jak macie w wychowywaniu dzieci, nie bywać czasami, ale być obecnym. Mam takiego znajomego, jeździ trochę na tirach, trochę kupił koparkę, zdobywa rynek, by tutaj mieć pracę na miejscu i mówi, jak bardzo widzę, że moja obecność jest potrzebna. Oczywiście cały dzień tyra na tym koparce, ale nocuje w domu, jest po południu już w domu, jest w rodzinie, jest z dziećmi. I zdaję sobie sprawę z tego, że to dzisiaj rzeczywiście jest to pewne wyzwanie. Być razem, uczestniczyć w byciu. Jezus jest tym, który jest obecny. Pozostał z nami po wszystkich dniach do skończenia świata. Jego słowo, Jego imię to jest Ja Jestem. I Jezus chce być obecny również w naszym życiu. Kiedy przyjmuję Komunię Świętą, kiedy przyjmuję Jezusa do swego życia, do swego serca, to można powiedzieć, Jezus we mnie żyje. I znowu pewien przykład, pewne pytanie, które pewien ksiądz przywoływał, które usłyszał od dziecka w trzeciej klasie szkoły podstawowej, w przygotowaniu do Komunii Świętej. I zapytało wówczas to dziecko księdza, proszę księdza, tak naprawdę, kto kogo przyjmuje w Komunii Świętej? Ksiądz zdziwił się tak mądrym pytaniem dziecka i wrócił do nauczania Augustyna z IV wieku, kiedy to święty Augustyn mówi, że w Komunii Świętej nie tyle my przyjmujemy Boga, o ile Bóg przyjmuje nas. Można było powiedzieć, że kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, Bóg staje się obecny w nas, stajemy się jakimiś monstrancjami Pana Boga. Można było powiedzieć, że tutaj zachodzi, znowu pewne porównanie zasłyszane, zachodzi jakby odwrócony metabolizm. Kiedy spożywamy jakiś posiłek, to ten posiłek, wyciągamy z niego jakąś wartość odżywczą i można było powiedzieć, że te cząstki tego pokarmu zostają przetrawione i stanowią cząstkę naszego ciała. Tymczasem w Eucharystii jest odwrotnie. Przyjmujemy Komunię Świętą, ale można by było powiedzieć tak potocznie, to my jesteśmy przyjmowani, wchłaniani w Chrystusa. To, co święty Paweł bardzo mocno powie w swoim nauczaniu, żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Zatem, kiedy jestem u Komunii Świętej, to można powiedzieć, dotykam nieba. Kiedy jestem u Komunii Świętej, tak naprawdę staję się znakiem obecności Chrystusa. I ten Chrystus jest we mnie obecny nie przez to, że ja spożyłem Komunię Świętą, tylko że ja zostałem włączony w komunię z Bogiem. I ode mnie, jako człowieka, który przyjmuje Komunię Świętą, człowieka, który słucha słowa, pożywa ciało i krew Chrystusa, ma świat prawo domagać się, bym stał się znakiem Jego obecności. Mówiliśmy dzisiaj o martwym kościele domowym, o sytuacjach, kiedy wiara, religijność przeżywana jest tylko na zewnątrz, kiedy brakuje tego ducha, kiedy brakuje tego pokarmu, dzięki któremu żyje. No właśnie, po to przyjmuję Komunię Świętą, by Bóg we mnie żył, bym ja mógł żyć w Bogu. I sami wiemy doskonale, że w tym świecie wszystko działa tak, by tego Boga z nas wypłukać, by tego Boga nam odebrać, by od tego Boga nas odciąć. Powiem przykład taki, nie wiem, czy już go mówiłem, czy nie, teraz opowiem, który bardzo mnie uderzył, mocno mnie uderzył. Ja to nazywam w czasie covidozy, nie chcę wchodzić tu w dyskusję, każdy ma swoje spojrzenie na to doświadczenie, które miało miejsca 2 czy 3 lata temu. Zamknięty kościół, liturgia Wigilii Paschalnej, liturgia wcześniej Wielkiego Piątku, wcześniej Wielkiego Czwartku. I przez 3 dni, plus jeszcze rezurekcja, ludzie, którzy stoją pod kościołem i czekają, by na moment komunii kapłan wyniósł Komunię Świętą na zewnątrz, by był zakaz zgromadzeń w kościele. Wielkie pragnienie spotkania Jezusa, wielkie pragnienie włączenia się w Jezusa. Bo można było powiedzieć, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie Boga sprowadzić na ziemię. Jest taki piękny przykład.
kościoła w Niemczech, w którym to kościele w Niemczech na skutek bombardowania nalotów alianckich kościół został nieco zniszczony, ale na skutek tego różnego trzęsienia z krzyża, który znajdował się w prezbiterium, z figury Jezusa opadły ręce. Został sam korpus. I ciekawa rzecz, że kiedy już po wojnie odrestaurowano kościół, zostawiono ten krzyż w niezmienionej postaci, tak jak był w momencie bombardowania. Krzyż i figura Jezusa bez rąk. A w miejscu rąk, w tej poprzecznej, na tej poprzecznej belce, umieszczono napis: odtąd Ty będziesz moimi dłoniami, Ty będziesz moimi rękoma. Czynić Jezusa obecnym w świecie, czynić Jezusa obecnym w świecie, to znaczy przyjąć Go do swojego serca, do swojego duszy, do swojej duszy i spowodować, bym ja się stał Jego tkanką, Jego częścią, bo dzięki temu jestem w stanie być Jego świadkiem w świecie. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że w tym świecie jest mało Boga, jeżeli nawet dzisiaj ktoś się kusi o stwierdzenie, że nie ma Boga, to na pewno nie z tego powodu, że nie wszedł do kościoła, ale raczej z tego powodu, że nie spotkał ludzi, którzy pokazali, że Bóg żyje, że Bóg jest prawdziwy, że Bóg jest obecny, bo w ich życiu On działa. Ty jesteś moimi rękoma, Ty jesteś moimi nogami, oczami, uszami, moim sercem. I myśl ostatnia. Bóg jest, jest obecny, jest wciąż obecny. Wydawać się powinno, że dla nas Polaków to nie jest żadne zaskoczenie. Przecież nie tak dawno, ostatnie dziesięciolecia, dwa cuda eucharystyczne w naszej ojczyźnie. Można powiedzieć, że Jezus jakby sam się dopomina o kult w Eucharystii. O to, byśmy oddawali świadomie Jezusowi cześć w Eucharystii, ale tak, żebyśmy nie zapomnieli, by tą Eucharystią się karmić, bo to jest pokarm codzienny. Legnica, wcześniej Sokółka. Takich cudów eucharystycznych na przestrzeni dziejów mamy pewnie kilkaset, gdzie Jezus jest, można powiedzieć, sam przekonuje, że jest obecny. Najbardziej znany ten cud to ten w Lanciano. Kapłan, który sprawował Eucharystię, wątpił w obecność Chrystusa, wątpił w obecność Jezusa w tym białym postaci, w postaci tego chleba. I kiedy położył hostię z powrotem na patenę w czasie przeistoczenia, zauważył, że już nie ma hostii, ale jest fragment mięśnia sercowego, jak się później okazało. I ciekawa rzecz, do dzisiaj można w Lanciano zobaczyć właśnie to świadectwo. I ciekawa rzecz, że to wszystko, co łączy cuda eucharystyczne i te wspomniane przeze mnie, Lanciano, Sokółka, Legnica, ale te wszystkie inne, kiedy były badane przez różnego rodzaju ośrodki medyczne, przez patomorfologów, za każdym razem stwierdzona ta sama grupa krwi, AB, właściwa dla ludów Azji, gdzie północnej, Bliskiej Azji, tak? Ludów Ziemi Świętej, młodego mężczyzny, znajdującego się w agonii, żyjącego, ale znajdującego się w agonii, fragment mięśnia sercowego. Ktoś by powiedział, to po co jeszcze dowody? To po co jeszcze kogoś przekonywać, skoro Jezus sam przekonuje? I to nie raz. Można to poczytać, można do tego dojść. Można tego wprost doświadczyć. Ale tak jak mówi pieśń piękna, wiarę ukorzy trzeba, zmysły rozum swój, bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. I dlatego oprócz tego, że mamy wiedzę, oprócz tego, że mamy wzrok, dotyk, smak, zapach i tak dalej, węch, to jeszcze trzeba nam wiary, że to jest Jezus prawdziwy. Można powiedzieć, że Jezus daje dowody, a jeżeli człowiek gdzieś ma tą wiarę w swoją, to wolę, nieotwartą na Jego działanie, to tak jak w przypadku Jezusa, chociaż widzieli dzieła, chociaż widzieli znaki, nie uwierzyli, bo mieli zamkniętą wolę.
Jeżeli wątpisz w Jezusa, jeżeli wątpisz, że On tutaj jest, w tabernakulum, w Eucharystii, jeżeli przeżywasz jakieś takie trudności w wierze, to proś Jezusa, tak jak te małe dziecko z pierwszego opowiadania, z pierwszej historii. Jezu, jeśli Ty jesteś, pokaż mi się, objaw mi się, daj mi siebie doświadczyć. Daj mi doświadczyć tego, że te słowa są prawdziwe. Bo jeżeli Bóg jest, to to wszystko zmienia w moim życiu. Bo jeżeli Bóg naprawdę żyje, to moje życie również się wtedy zmienia. Bo wtedy jestem zaproszony do tego, żeby być cząstką Boga. By być, można powiedzieć, zrośniętym w Jego organizm. Co dotykamy tego w Komunii Świętej. Proszę Was o to, kiedy tylko będziecie mogli, bądźcie tu przy Jezusie. Młody człowiek ostatnio mnie zapytał, zaangażowany bardzo mocno w różnego rodzaju dzieła charytatywne, ale patrząc na różnego rodzaju sytuacje w Kościele, które się dzieją, bardzo trudne, bolesne, ale także takie wprost mało ludzkie, czasami bezduszne, ze łzami w oczach młody chłopak, 30-letni chłopak, jak w to wierzyć? W jaki sposób to przyjąć? Przecież to po ludzku wydaje się nie tak, jak być powinno. Mówię mu, słuchaj, przede wszystkim adoracja. Przede wszystkim bycie z Jezusem na kolanach. Bycie wpatrywania w Jezusa. On jest i On czeka. Jeśli chcesz wierzyć, to proś o to, bo On umacnia Twoją wiarę. Jeśli chcesz żyć, a nie wegetować, wracając myślą do naszego kazania. Jezu, otwieraj nasze oczy na Twoją obecność, a nam, którzy mamy mało wiary, przymnażaj tej wiary. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Miało być 15 minut, wyszło 22. Bo tradycyjnie za dobrze słuchacie. Życzę, nie wiem, czy ktoś dalej jeszcze powie coś, czy nie, ale od siebie życzę.